koronawirus w Polsce. W Dzienniku Ustaw opublikowano listę nowych restrykcji i nowe obostrzenia w Polsce. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia. W piątek 16 października w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące nowych ograniczeń i zakazów wprowadzanych w związku z epidemią koronawirusa, a także rozporządzenie ministra edukacji dotyczące funkcjonowania szkół średnich w strefach żółtej i czerwonej. Nowe zasady zostały ogłoszone w czwartek 15 października przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. 152 czerwone punkty w strefie żółtej w szkołach wyższych i ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe. W strefie czerwonej nauczanie w szkołach wyższych i ponadpodstawowych będzie miało charakter zdalny z wyłączeniem zajęć praktycznych. Według nowych przepisów czerwoną strefą są objęte 152 powiaty i miasta na prawach powiatu, m.in. Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Kraków, Warszawa, Przemyśl, Rzeszów, Kielce, Suwałki, Białystok, Koszalin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Poznań i Częstochowa. Pozostałe powiaty pozostają w żółtej strefie. Zgodnie z rozporządzeniem w całym kraju zakazuje się działalności dyskotek, klubów nocnych oraz obiektów udostępniających miejsce do tańczenia. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne i szkoły tańca. W całym kraju zostaje zawieszona działalność basenów, akuaparków, siłowni, klubów, centrów fitness z wyłączeniem placówek, które m.in. prowadzą działalność leczniczą czy współorganizują zajęcia sportowe dla szkół i uczelni. Zakazuje się także działalności saun, łaźni tureckich, parowych, solariów, salonów odchudzających i salonów masażu. Restauracje do godzina 21. Według rozporządzenia w strefie żółtej i czerwonej restrykcjami są objęte lokale gastronomiczne, które mogą być otwarte dla klientów w godzinach 6.21, a potem możliwe jest tylko wydawanie posiłków na wynos. Ponadto zgodnie z przepisami zajęty może być tylko co drugi stolik, a klienci są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca przy stoliku. Zgodnie z rozporządzeniem w wydarzeniach kulturalnych na terenie kraju może wziąć udział 25% publiczności. Natomiast w przypadku wydarzeń na świeżym powietrzu należy zachować 1,5 odstępu między uczestnikami. Wydarzenia sportowe w obu strefach mogą się odbywać, ale bez udziału publiczności. Ograniczenia w transporcie publicznym. Nowe rozporządzenie określa także zasady korzystania z publicznego transportu. Zgodnie z nimi zajętych w środkach transportu w całym kraju może być połowa miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc. Zgodnie z rozporządzeniem w strefie żółtej zgromadzenia publiczne nie mogą liczyć więcej niż 25 osób, a w strefie czerwonej liczebność zgromadzeń publicznych została ograniczona do 10 osób. Uroczystości religijne. W uroczystościach religijnych może brać udział, w strefie żółtej, nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwartale obiektu, a w strefie czerwonej jedna osoba na 7 metrów kwartale. Przy czym musi zostać zachowany 1,5-metrowy odstęp między wiernymi. Dodatkowo każdy z uczestników kultu jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem osób sprawujących kult czy osób dokonujących pochowania, w przypadku pogrzebu. Co w sklepie? Obowiązują także ograniczenia w handlu w obu strefach. W mniejszych sklepach powiązane z liczbą kas po 5 osób na jedną kasę, a w większych powyżej 100 metrów kwartale. Jednocześnie zakupy może robić jedna osoba na 15 metrów w kwartale powierzchni. Imprezy okolicznościowe. Od poniedziałku 19 października zmienią się przepisy dotyczące organizacji imprez okolicznościowych. W czerwonej strefie obowiązuje zakaz ich organizowania. Zaś w żółtej strefie dopuszcza się ich organizację dla maksymalnie 20 osób, z wyłączeniem obsługi. Imprezy mają się odbyć bez możliwości tańczenia. Kto może być bez maseczki? W uzasadnieniu rozporządzenia podkreślono, że z obowiązku zakrywania ust i nosa są wyłączone osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, a nie na przykład bieganie, chód czy jazda na rowerze dla przyjemności lub dla zdrowia, czy też jazda na rowerze po to, aby dojechać do pracy lub sklepu.
Nowe przepisy wchodzą w życie w sobotę 17 października.